opis, krótki opis rasy Yorkshire Terrier. Oczywiście będę mówił o tych psach, o tej rasie Yorki. Tak jest szybciej. Jak wiadomo, czy nie wiadomo, jest to najpopularniejsza rasa psów towarzyskich, psów typu toy. Dzięki swojemu wyglądowi, dzięki swoim cechom charakteru stała się tak popularna. Ale jaki jest to pies? Jest to nieduży pies ważący poniżej 3,5 kg, z bardzo charakterystyczną sierścią, długie oraz delikatne włosy, podobne do naszych ludzkich i do tego stale rosnące. Nie posiada ten pies podszerstka, więc jest dosyć, no nie jest odporny na ciężkie warunki atmosferyczne. Ale też musimy pamiętać, że ta jego sierść, to jego futerko, to wszystko jest bardzo pracochłonne, jeśli chodzi o pielęgnację. Jeśli chcemy, żeby był zdrowy, piękny, to pamiętajmy, że ta pielęgnacja, to dbanie o jego wygląd musi być w odpowiedni sposób prowadzona. Są to psy bardzo inteligentne, o bardzo silnych charakterach. Wiele osób, kupując takiego małego psa, nie jest w stanie sobie wyobrazić, że taki niewielki pies może być taki uparty, taki, no po prostu taki z taką ciągotami do dominacji i oraz instynktem myśliwskim. Były to psy kiedyś służące do polowania na gryzonie, na niewielkie zwierzęta, pomagały myśliwym na przykład wypłoszyć je z nur. Więc jest to pies, jak to niektórzy mówią, duży pies w ciele małego psa. Jest to terrier i pamiętajmy, że te cechy charakteru, chociaż jest on bardzo towarzyski, lubi obecność, kocha obecność ludzi, to pamiętajmy, że jest inteligentny, ma bardzo silny charakter i musimy go w odpowiedni, konsekwentny sposób wychowywać. Tak jakby to był pies dziesięciokrotnie większy, a nie jak zabawkę, bo ponieważ łatwo go rozpieścić, łatwo doprowadzić do tego, że będzie chciał dominować i robić to, co tylko chce. Yorki żyją nawet ponad 15 lat. Tak jak wspomniałem, tolerują ludzi, lubią ludzi, ale tolerują również zwierzęta oraz małe dzieci. Chociaż z małymi dziećmi, jak zawsze w przypadku psów i kotów, należy uważać. W przypadku obcych ludzi mogą być nieufne. Mogą zachować pewien dystans, dopóki nie, po prostu ich lepiej nie poznają. Łatwo rozpieścić je, nie tylko jeśli chodzi o zabawę, na to co robią, ale również jeśli chodzi o jedzenie. Musimy pamiętać, że Yorka należy odpowiednio, w odpowiedni sposób karmić oraz nie popuścić mu w tej materii, tak żeby wiedział, że ma jeść, nie rozpieszczać go, ponieważ efekty mogą być katastrofalne. Oczywiście dobre odżywianie, odpowiednie odżywianie to ładniejszy wygląd, ładniejsza sierść, ładniejsze te włosy, jakie mają Yorki. Więc te cechy charakteru mogą nam troszkę zaburzyć ten piękny charakter tego psa towarzyskiego, że jest tylko taką maskotką, tylko do przytulania i do ozdoby. I pamiętajmy, że wybierając Yorki, należy pamiętać o tym, że to są psy z silnym charakterem, które mogą w łatwy sposób nas wykorzystywać i należy je traktować z szacunkiem, no jak każde zwierzę, i pamiętać o tym, że Yorki również muszą być w odpowiedni sposób wychowane, w odpowiedni sposób prowadzone. Ciężko, dziwnie to brzmi w przypadku tak niewielkiego psa, ale taka jest prawda. Oceń, skomentuj, zadaj pytanie, czy też wyraź swoją opinię. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne filmy na tym kanale. Zobacz linki zamieszczone w opisie, są tam odnośniki do moich pozostałych filmów, pozostałych kanałów, gdzie też bardzo serdecznie zapraszam.